Na zakończenie pierwszej kolejki PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce podejmuje Śląsk Wrocław. To gospodarze lepiej rozpoczynają ten mecz. 9. minuta spotkania i Jakub Łukowski. Łukowski z dystansu, ale za lekko i bez problemów ten strzał łapie Rafał Leszczyński w odpowiedzi. Bardzo aktywny w tym spotkaniu Erik Exposito. No to uderzenie było zdecydowanie groźniejsze, ale Xavier Dziekoński poradził sobie z tym strzałem. No a później mieliśmy burzę nad Kielcami, z którą musieli radzić sobie kibice i piłkarze, i całkiem nieźle w tej deszczowej pogodzie wyglądał Nono. To jego akcja, chociaż to zgranie Takacza też bardzo ładne. Uderzenie Nono i Leszczyński jest na posterunku. A tak wyglądał trener Jacek Magiera. Naprawdę pogoda nie rozpieszczała piłkarzy. Dobre dogranie Ronaldo Deaconu z rzutu wolnego. Jewgeni Szykawka uderzył jednak obok bramki. Do przerwy 0-0. A teraz już fragmenty drugiej połowy. Kończkowski, Piotr Samiec, Stalar, ponownie Marcin Kończkowski i Śląsk obejmuje prowadzenie. Ależ ładna dwójkowa akcja wykończona przez Kończkowskiego. To jego pierwszy gol w barwach Śląska Wrocław w Ekstraklasie. No ale Korona się nie poddaje. Korona próbuje odrabiać straty i bardzo mocne uderzenie Ronaldo Deaconu, ale wprost w bramkarza, w środek bramki. No i radzi sobie z tym strzałem Leszczyński. To już 73. minuta meczu i niewiele brakowało, żeby Łukasz Bejger zaskoczył własnego bramkarza. Dobre dogranie od Podgórskiego. No i niewiele zabrakło, żebyśmy mieli gola samobójczego, ale Leszczyński spisywał się w tym meczu bardzo dobrze. A tutaj Mariusz Blicak uratował piłkę i co się dzieje? Jest gol, jest wyrównanie. Adrian Dalmau chwilę po tym, jak trener Kamil Puzera wpuścił go na boisko. Hiszpan w tym ogromnym zamieszaniu podbramkowym trafia do siatki, a Korona może ten mecz jeszcze wygrać, ale Jakub Łukowski uderza w proste w Rafała Leszczyńskiego i kończy się podziałem punktów. Korona Kielce, Śląsk Wrocław 1-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.